Galopująca inflacja i rosnące ceny surowców zmuszają wszystkich do oszczędzania. Nowe rządowe regulacje nakładają na samorządy określone limity wykorzystania energii elektrycznej. Również Puławy muszą się dostosować i w związku z tym miasto planuje ograniczyć wykorzystanie oświetlenia ulicznego. W najbliższych dniach latarnie uliczne będą gasły już o godzinie 23:30 i zapalą się o 5 rano. Na terenie parków i skwerów miejskich ciemno będzie już od 22:30 do świtu. Od 2 listopada już prowadzimy działania, które mają na celu oszczędzanie energii w mieście. No niestety ustawa z dnia 7 października dotycząca właśnie takich oszczędności nakłada na nas obowiązek ograniczenia minimum 10% energii na terenie miasta. Również tam są pewne sankcje finansowe dla włodarzy, stąd no, musimy podjąć działania, które pomogą no, jakby zrealizować te plany. Jest to też taki gest solidarności wobec no, galopującej inflacji i rosnącym ceną węgla, więc chcemy przede wszystkim jako służba publiczna, jako samorząd zacząć od tego, że jako pierwsi obniżamy to. Niestety to oświetlenie uliczne jest strasznie energochłonne i jakby pochłania ponad połowę kosztów tego, jakie miasto wydaje na energię elektryczną i tak naprawdę jest jedynym w tym momencie źródłem oszczędności. Stara instalacja z lat 70. uniemożliwia takie jakby docelowe działania, że chcielibyśmy na przykład tylko częściowo wyłączyć to oświetlenie. Musimy wyłączyć całe ulice. Co najgorsze, niektóre z nich, te boczne, są przyłączone do głównych ciągów komunikacyjnych i pewnie mieszkańcy zauważą, że niektóre boczne uliczki będą włączone, jak ulica Mokra. Niestety nie ma możliwości technicznej, żeby odłączyć je od głównych ciągów. A to jakby pozostawiamy tutaj. Główne ciągi tranzytowe w mieście, tam gdzie odbywa się największy ruch, one będą cały czas oświetlone. Natomiast te boczne drogi osiedla od godziny 23:30 do 5 rano niestety będą wyłączone. Ulice, na których godziny działania latarni nie będą zmieniane, to ciągi: Lubelska, Centralna, Piłsudskiego i Most, Rzeżyńska, Partyzantów, Zielona, Kazimierska, Włostowicka i Dęblińska, Piaskowa, Piłsudskiego. Jak zaznaczają władze miasta, obecnie nie ma możliwości zdalnego sterowania oświetleniem, co wiąże się z dużym nakładem pracy. Odpowiadając na pytanie mieszkańców, nie ma także możliwości technicznych ani prawnych, aby wyłączyć co drugą lampę. Zgodnie z przepisami oświetlenie drogi powinno być równomierne i ciągłe, aby ewentualne przeszkody i inni uczestnicy ruchu drogowego byli jednakowo widoczni na całej długości oświetlonej drogi. Możliwe jest jedynie zmniejszenie natężenia lamp na danym odcinku drogi, co obecnie ze względów technicznych nie jest wykonalne. Taka możliwość powstanie po planowanej przebudowie oświetlenia ulicznego i wprowadzeniu centralnego sterowania oświetleniem. Ratusz zapowiada, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia do końca roku zakres oświetlenia ulic zostanie zwiększony. Puławy nie zamierzają również rezygnować z iluminacji świątecznych, które mają pojawić się przy ulicach Centralnej i Piłsudskiego, od Partyzantów do Wojska Polskiego, Lubelskiej, od Zielonej do Wojska Polskiego, Gościńczyk oraz Alei Królewskiej. Iluminacje świąteczne będą ograniczone, nie będziemy stawiali ozdób, natomiast pozostawimy tylko to oświetlenie takie energooszczędne LED-owe, które będzie przymocowane do lamp na co drugiej lampie, też oczywiście w ograniczonym zakresie, no po to, żeby nie generować tych kosztów. Stąd te ozdoby, które znaliśmy z poprzednich lat, one nie będą występowały na terenie miasta. Tylko te elementy, które nie mają takiego znaczącego wpływu na pobór energii. Oświetlone będą także okolice placu Chopina, gdzie stanie choinka miejska. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A. przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl.